Piotrze, Piotrze, Piotrze. Słucham. Co dzisiaj jest? Awena młodych. I co my robimy? Modlimy się. To dobra odpowiedź. Filipie, Filipie, Filipie. Słucham. Co dzisiaj jest? Czwartek. Luty. Ogłaszam, że tu jest dużo ludzi, tak jak we Wrocławiu. Dużo ludzi, dużo wszystkiego. Jak skomentujesz obecną sytuację? Jest nieźle. Ten, bo na koncercie Continental Pilots to zabierali wszystko, nawet wodę butelkowaną odkręcali i kazali wypić na miejscu. A mojemu bratu nie zabrali nożyczek. Miał cały czas w plecach. Nie. Było fajnie. Jak już się pewnie każdy zorientował, no włączam aparat na dno, w momencie jak się akurat nic nie dzieje. Aktualnie idziemy na główną halę. Znowu. Znaleźliśmy bezpośrednie wejście na arenę. Nie wiem, czy mnie w ogóle widać i słychać, może teraz, nie wiem. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, żebyśmy się potem odnaleźli i żebyśmy to przeżyli, no. Ejka. To mi się kojarzy strasznie z cyberpunkiem, szczególnie te światła, tak mi się kojarzy z tymi bionicznymi wszczepami, tymi takimi laboratoriami i ta muzyka takie. Ty zauważyłem panią od religii z podstawów. Aktualnie dobieramy się w pary. Dobrałeś już się w pary? Ja i mój brzuch. Przed chwilą mówili o jakimś Michale, a ja nie rozumiem, o jakiego Michała chodzi. Czy ktoś rozumie, o jakiego Michała chodzi? Proszę o informację na temat Michała. Dziękuję. Ekskluzyw tylko dla moich widzów. Jest 12:35, wracamy do autokaru. Aktualnie trwa akcja poszukiwawcza autokaru. Co o tym powiesz, Piotrze? Szukamy dalej. Jest, piotrkowianin. Maru.